Już w Starym Testamencie jałmużna oznaczała gest dobroci człowieka względem jego brata jako naśladowanie czynów Boga, który pierwszy okazał dobroć człowiekowi. Jako akt religijny prowadzi do przebaczenia grzechów. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Czytamy w Mądrościach Syracha. Wyrazem miłości, czyli formą duchowej jałmużny, będzie więc każde zainteresowanie się także wyższymi potrzebami człowieka i w miarę możliwości zaspokojenie ich własnym działaniem lub zorganizowanie skutecznej pomocy. Taką pomocą może być dobra rada, zachęcające i podtrzymujące na duchu słowo. Jałmużną jest także dar przebaczenia temu, kto zgrzeszył. Przebaczając innym, sami otrzymujemy od Boga przebaczenie własnych grzechów. Jałmużna przyczynia się także do tego, że modlitwy zanoszone do Boga będą przez Niego przyjęte i wysłuchane. Święty Augustyn pisze: czyńcie jałmużnę, aby wasze modlitwy były wysłuchane przez Boga i aby pomógł wam poprawić wasze życie.